Trudno jest dziś mówić o sprawach metafizyki, gdy na ulicach płonie gniew. Czuję raczej potrzebę wyrażenia solidarności z tymi, które odzierane są ze swojej godności i ze swoich praw. To jest chyba największa trudność uprawiania metafizyki. Kto chce ją uprawiać, musi odwrócić głowę od codzienności. Zaciągając więc winę wobec procesów, które dziś dzieją się w Polsce i które wzywają mnie, nas, by wywrzeszczeć te piękne i wulgarne słowa, powiem jednak coś innego. Zacznę od tego może, że spotkała mnie pewna śmieszna trudność związana z wyborem godła. Uznałem, że słowo to oznacza jakiś znak graficzny, w związku z czym opatrzyłem swój esej pewnym kwadratem magicznym, detalem ze słynnej melancholii Dürera. Jak rozumiem, sprawiło to pewien kłopot organizatorom, skoro ochrzcili moją pracę napisem 4x4, czyli podejrzewam rozmiarami tego kwadratu. To oczywiście drobne nieporozumienie. Po prostu opacznie zrozumiałem zapis regulaminu. Zwiodło mnie słowo godło, które skojarzyło mi się raczej z obrazkiem, a nie z napisem. No właśnie. Zwiodło mnie słowo. Wspominam o tym, aby wskazać na poważniejszą nieco trudność, mianowicie na to, że w ogóle słowa lubią zwodzić, że one wpuszczają nas czasem w maliny. Wiadomo, że są różne sposoby, aby się przed tym bronić, żeby się bronić przed czarem słów. Tworzymy wspólnoty językowe, w ramach których słowa i całe wypowiedzi mają ustalone już znaczenie. Dzięki temu słowa wydają się nam przeźroczyste, odsyłają do rzeczy, o których mowa. Czasem słowa się definiuje i ćwiczy się swój umysł w używaniu ich tylko w zdefiniowanym znaczeniu. Na wiele jeszcze innych sposobów można słowa obrabiać. Dla mnie jednak interesujące jest to, że słowa mają swoje własne życie. Życie, które jest do pewnego przynajmniej stopnia niezależne od tego, jak ludzie używają tych słów. Możemy na przykład nauczyć się widzieć za słowami zawsze już zakorzenione w libido znaczenia, co pozwoli nam uprawiać psychoanalizę. Albo możemy nauczyć się, że one zawsze już wskazują na materialność stosunków władzy. Możemy nauczyć się słyszeć w słowach to, jak utrwalają stereotypy związane z płcią. Jeszcze na wiele innych sposobów możemy odnajdywać w słowach ukryte zrazu sensy i znaczenia. Być może nawet tych sposobów usensowniania słów jest bardzo wiele. Tak wiele, że nie można tego ogarnąć. I teraz pytanie, które mnie zajmuje. Czy można jakoś przyjrzeć się nagiemu życiu słów? To znaczy tej ich niepojętej uległości, dzięki której mogą służyć zarówno do pospolitej komunikacji, jak i do wyrafinowanych interpretacji. Nie chodzi mi o to, co decyduje, że w słowach ujawnia się jakaś treść, na przykład to, że ktoś słyszy słowo jako słowo Boga, a ktoś inny to samo słowo jako wyraz struktury społecznej. Chodzi raczej o to, jak to się dzieje, że słowa mają możliwość włączania się w taką lub w inną wypowiedź, w taki lub inny sposób mówienia. Chciałbym popatrzeć na słowa, jak unoszą się one ponad,
lub układają się pod tymi wszystkimi sposobami mówienia za ich pomocą o tym lub o tamtym. Chciałbym przyglądnąć się, jak dopasowują się one, może zupełnie dowolnie, a może nie całkiem, do konkretnych żargonów. Z życiem słów związana jest cała masa zjawisk, które warto byłoby odpowiednio ująć. Słowa na przykład najczęściej znikają nam z oczu, są niewidoczne i niesłyszalne, choć właściwie tylko je słychać. A jednocześnie wiodą nas od jednego tematu do drugiego, od jednej myśli do drugiej, utrzymując nas we wspólnym horyzoncie. Ale czasem słowa stawiają opór. Gdy myśl próbuje się wykluć albo jeszcze nie nabrała kształtu i jest zaledwie przeczuciem, nastrojem. Kiedy indziej jeszcze słowa wydają się przeciwnie, lekkie, zwiewne, nieprzylegające do żadnej rzeczywistości, zawsze mówiące coś innego niż chciałoby się powiedzieć. Bywa też tak, choć jest to dość rzadkie doświadczenie, że słowa, mówiąc o czymś, mówią jednocześnie same za siebie, same od siebie. Mówią swoim własnym językiem. Usłyszeć ten język słów to metajęzykowe życie słów. Oto problem metafizyki. Takiej metafizyki, jak ja ją rozumiem. Nie umiem jeszcze w pełni o tym mówić. Wiem, że w XX wieku pojawiło się wiele filozoficznych idiomów, które gdzieś w te rejony celowały. Wiem, że mój problem nie jest tutaj specjalnie odkrywczy. Agamben powiada na przykład, że język jest suwerenem. I ma chyba coś takiego na myśli, że ten całkowicie uległy ustom człowieka twór ustanawia reguły, poza które jedynie on sam może się wymknąć. Nie umiem jeszcze w pełni mówić o tym życiu samym w sobie słów, ale wiem, że pomyśleć je będzie można tylko wtedy, gdy podda się swą ludzką, językową egzystencję metanoi, kiedy człowiek odwróci swą duszę od spraw i rzeczy już powiedzianych, czy nawet jedynie możliwych do powiedzenia, i zerknie w stronę wylotu z jaskini. Nie wiem, czy kryje się tam światło, czy mrok, niebo, czy otchłań. Blanchot mówi, chyba mając na myśli właśnie życie słów, o innej nocy. Według niego raczej nie są to gościnne rejony. Jedynie co mogłem zrobić w moim eseju, to wprowadzić się w tę metafizykę, rozejrzeć się w tych wszystkich łańcuchach, sznurach, niciach i żyłkach, które mnie trzymają na dnie współczesnej jaskini i zobaczyć, na jaki wysiłek mnie stać, aby odwrócić oczy. Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić pracę Łukasza Kołoczka Nowe wprowadzenie do metafizyki. Na esej Łukasza Kołoczki Nowe wprowadzenie do metafizyki można spojrzeć co najmniej z kilku perspektyw. Narzucająca się perspektywa, z mojego punktu widzenia, to diagnoza i krytyka kultury, zdiagnozowany przez autora stan ducha epoki. A oto jedna z wielu prób przedstawienia tego stanu przez autora. Cytuję. Oto w jakim świecie żyjemy. Błądzimy nieustannie po gigantycznym labiryncie naszego świata, coraz lepiej zdając sobie sprawę z tego, że donikąd już nie zmierzamy. Przyprawia nas to o nastrój melancholii. Jest na tyle silny i od tak dawna już jest z nami, że wyrobił w nas coś w rodzaju melancholicznego charakteru.
jeśli można mówić o charakterze epoki czy świata. Toczy nas choroba, bo melancholia jest bez wątpienia chorobą. Rozpacz. Nie chcemy być tym, kim jesteśmy, ale nie wiemy już, kim być powinniśmy. Wyczerpanie, zniechęcenie, depresja i ostatecznie rezygnacja. Wciąż ryzykujemy popadnięcie w otchłań. Nasz stan nie wynika z utraty czegoś. Gdybyśmy coś stracili, moglibyśmy jeszcze próbować to osiągnąć, odnaleźć, powrócić do tego. Mielibyśmy przed sobą jakiś cel, lecz nie, niczego nie utraciliśmy. Doszliśmy do kresu. Koniec cytatu. Melancholia to metafizyczna diagnoza stanu świata, a z drugiej strony, jak pisze autor, cytuję, melancholia nie jest jednak nostalgią za tą utraconą nadzieją, lecz zamieszkiwaniem ludzkiego świata jako takiego. Koniec cytatu. To, co oferuje nam Kołoczek, nie jest jednak kolejną wersją myślenia apokaliptycznego, choć w jego pracy pojawiają się sformułowania, które mogą sugerować takie odczytanie. Dojście do kresu nie jest końcem świata. Autor oferuje nam raczej perspektywę zamieszkiwania i bytowania w tym kresie na sposób melancholijny. Krótko mówiąc, kres to jeszcze inna nazwa na świat naszej teraźniejszości. I na pierwszy rzut oka można nazwać projekt autora metafizyką teraźniejszości bądź metafizyką teraźniejszości jako kresu. Ta metafizyka dziś, jak przekonuje nas autor, nie może być jakimś spójnym projektem. W serii 7 krótkich rozpraw, z których każda pełni rolę samodzielnego eseju, Kołoczek kreśli projekt, który nazwałbym metafizyką rozproszonego pierwiastka metafizycznego. Te rozproszone pierwiastki metafizyczne dźwigają, póki co, świat jako kres. Nie zużywają się, mają charakter transcendentaliów, są warunkami możliwości i trwania świata jako kresu. Najważniejsze z tych metafizycznych pierwiastków określa autor mianem wielkiego błędu, magnus error. Ten wielki błąd to pojawienie się języka wraz z narodzinami świadomości. To swego rodzaju grzech pierworodny, oznaczający opuszczenie porządku natury i stanu niewinności. A jak zauważył Bernard Williams, nic, co warto osiągnąć, nie może być osiągnięte w stanie niewinności, ponieważ warunkiem możliwości pojawienia się idei, że coś jest warte dokonania, jest samoświadomość, a jej pojawienie się jest znakiem utraty niewinności. Kołoczek pisze, cytuję, ów parvus error polega być może na zamieszkiwaniu świata znaczeń, który tworzony jest przez człowieka. I za świętym Tomaszem powtarza, parvus error in principio to przecież peccatum originale. I dalej, na grzech pierworodny nie ma lekarstwa, bowiem nie da się być kimś innym niż się jest. A jeśli się tego pragnie, to znak niezawodny, że popadło się w rozpacz. Koniec cytatu. Jak zatem w takiej sytuacji możliwa jest metafizyka? Wiemy już, że możliwa jest metafizyczna diagnoza świata jako kresu. Z perspektywy filozofa, argumentuje Kołoczek, metafizyka jest rezultatem specyficznych ćwiczeń duchowych, które, idąc śladem analiz Foucault, określa mianem troski o samego siebie. Cytuję. Tę treść, którą filozof wytwarza w trakcie myślenia, to znaczy poświęcając się jakoś trosce o samego siebie, to znaczy zakreślając swój własny sposób zamieszkiwania świata, będę nazywał metafizyką. Koniec cytatu. Ale Kołoczko dodaje jeszcze jeden, szalenie restryktywny warunek, który takie treści muszą spełnić. Cytuję. Dana treść jest metafizyczna wtedy tylko, gdy doświadczana jest w trybie filozoficznej przemiany podmiotu. Koniec cytatu. Można zadać pytanie, co jest warunkiem możliwości metafizycznych treści pobudzających do egzystencjalnej przemiany. I tu wracamy do wspomnianych już metafizycznych pierwiastków, a dokładnie do tego quasi-transcendentalium, jakim jest język jako mowa. Cytuję.
Świat ludzki, jaki by nie był w szczegółach, jest światem językowym. I człowiek zamieszkuje ludzki świat poprzez mówienie. Nie jest istotne zaś to, co z jego pomocą mówi. Koniec cytatu. Jeżeli nie jest istotne to, co się mówi, to na czym polega ten wyróżniony charakter mowy, który umożliwia zamieszkiwanie i dźwiganie świata jako kresu? Nie chodzi tu tylko o twórczy czy wydarzeniowy charakter języka. Kołoczek zwraca uwagę na niezużywalny charakter słowa, a zatem mowy. Przytacza w swojej pracy taką oto wypowiedź. Cytuję. Słowo jest jak oddech, a ten się nie zużywa. A jak oddech się zużyje, to człowiek umiera. Kocham cię. To słowo jest z kamienia i się nie zużywa. Już powinno go nie być. Ale ono dalej jest i dalej brzmi tak samo i znaczy to samo. I nie można przestać go używać, bo nie ma na to innego słowa. Koniec cytatu. Ale jeżeli słowo, cytuję, bo słowo ma w sobie wszystkie słowa i żadnego, koniec cytatu, dźwiga świat jako kres, to ten kres będzie trwać bardzo, bardzo długo, aż może przeminie nawet jego teraźniejsza, melancholijna postać.